Jacek Karnowski zabiera głos w sprawie pedofilii w Zatoce Sztuki, nieistniejącym już klubie w Sopocie, mieście którego prezydentem jest właśnie Karnowski. O klubie, jak i samym prezydencie zrobiło się głośno po publikacji przez TVP filmu Nic się nie stało. Sprawę filmu komentują także dziennikarze. Ich spostrzeżenia są jednak zupełnie rozbieżne. Nic się nie stało to film poruszający problem pedofilii wśród celebrytów w Polsce. Tłem opowieści snutej przez Latkowskiego są dwa, nieistniejące już. Sopockie kluby, Zatoka Sztuki oraz Dreams Club. Lokale te miały być wizytówką miasta, a stały się zapleczem prostytucji oraz działań pedofilskich, sutenerskich można usłyszeć w zapowiedzi do obrazu Telewizji Polskiej. W zwiastunie podkreślano, że w klubach bywali znani polscy celebryci. Między innymi Kuba Wojewódzki, Natalia Siwiec czy Adam Nergal-Darski. Jacek Karnowski wydaje oświadczenie. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, skomentował film wydając oświadczenie, w którym podkreśla, że jako prezydent miasta od lat walczył z Zatoką Sztuki. Niestety, słabość władz państwowych nie była w stanie zapobiec tragedii, jaka się wydarzyła w Sopocie. Karnowski zwraca uwagę, że miejscem podobnym, w którym może się dziać krzywda, mogą być kluby gogo. Prezydent miasta zaznacza, że brakuje regulacji, które ułatwiałyby samorządom walkę z tym procederem. Sopocka tragedia opisana w Nic się nie stało to historia Anahit. Film Sylwestra Latkowskiego pokazuje sprawę Krystiana W., pseudonim Krystek, który miał być łowcą nastolatek. Krystek miał wykorzystywać seksualnie nieletnie. W konsekwencji jego czynów doszło 5 lat temu do popełnienia samobójstwa przez 14-letnią wówczas Anahit. Film wywołał dyskusję w opinii publicznej. Znani dziennikarze wydali oświadczenia, odnosząc się do materiału Telewizji Polskiej. Głos zabrał znany z telewizji TVN Kuba Wojewódzki, a także dziennikarka i publicystka Hanna Lis. Ich stanowiska nie są zgodne ze sobą. Hanna Lis wskazuje, że film porusza ważny wątek, Wojewódzki zaś czuje się personalnie zaatakowany przez Latkowskiego i oświadcza, że kieruje sprawę do sądu. Dziennikarze komentują oboje jednak są zgodni w jednej kwestii. Film Latkowskiego to odpowiedź na głośny obraz braci Sekielskich. Hanna Lis uważa, że nieważny jest zawód wykonywany przez pedofila. Sam czyn jest obrzydliwy bez względu na pozycję społeczną osoby dopuszczającej się molestowania. Dziennikarka jednak zwraca uwagę, że najprawdopodobniej wobec osób wymienionych w filmie Latkowskiego, czyli celebrytów, zostanie wszczęte postępowanie sądowe. Przeciwnie, według dziennikarki, będzie z osobami wymienionymi w filmach braci Sekielskich. Przypomnijmy, Sekielscy nakręcili dwa głośne dokumenty na temat pedofilii w polskim kościele katolickim oraz zapowiedzieli trzeci, który będzie dotyczył tuszowania niewłaściwych zachowań przez Jana Pawła II. Zdaniem Hanny Lis w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie możemy liczyć na sprawiedliwe rozwiązanie obu przypadków. Oczywiście, prokuratura Ziobry zajmie się pedofilami z Zatoki Sztuki, a biskupów puści wolno, bo tak to działa w państwie Kaczyńskiego. Ale my bądźmy ludźmi. Anahit.
Pisze w komentarzu Hanna Lis, Kuba Wojewódzki, showman znany z telewizji TVN, zapowiada skierowanie sprawy na drogę sądową. Prezenter ma zamiar wytoczyć pozew o naruszanie dóbr osobistych. Kuba Wojewódzki został wymieniony przez reżysera jako bywalec klubu, w którym dochodziło do czynów pedofilskich. Wojewódzki odpowiedział reżyserowi wydając oświadczenie, w którym wskazuje, że dyskredytacja bywalców klubu jest zagraniem nieczystym. W komentarzu Wojewódzkiego czytamy, próba przekonania świata, że bywając tam stawałem się uczestnikiem tamtejszych patologii tudzież ich cichym wspólnikiem to absurd i zwykłe przestępstwo. Przez lata bywałem też w budynkach TVP1, co nie czyni ze mnie waszego wspólnika, kłamcy, lokaja władzy czy aferzysty. Dziennikarz wskazuje, że okropna tragedia jaka spotkała Anait oraz innych nastolatków, a także kryminalna działalność Kreska została wykorzystana przez Latkowskiego oraz Telewizję Polską do działań politycznych. Wojewódzki zapowiada pozew przeciwko Sylwestrowi Latkowskiemu oraz TVP. Źródło: Radio Z Onet. Następny artykuł.